Cześć, tutaj Zakorkowani, czyli Kuba Sęczkowski. Kuba Jurkiewicz, witamy. Słuchajcie, w piątek rozgrywaliśmy mecz otwarcia, czyli mecz Polska kontra Grecja. Wygrała oczywiście Polska 2-1. Dzisiaj jest pojedynek naszych ulubionych drużyn. Taki czyli mały klasyk powiedziałbym, mały klasyk zdecydowanie. Tak, jak widzicie, u mnie Włochy. U mnie moja ulubiona Hiszpania. Razem z Kubą przygotowaliśmy butelki Kuba z Hiszpanii, ja z Włoch. I spróbujemy rozegrać mały pojedynek. Dziś wziąłem sobie lana z topowej hiszpańskiej apelacji, jaką jest Rioja na pewno. 100% Tempranillo, Crianza, beczka amerykańska, beczka francuska. 44. miejsce w 2010 roku od Wine Spectator, najbardziej poczytalnego amerykańskiego magazynu winnego, jeśli chodzi o wina w 2010 roku. 90 punktów od tego samego magazynu. Co powiesz na to? Ja powiem na to, statystyk nie przygotowałem, ale wiem, że mam Nebbiolo. Nebbiolo z Piemontu, czyli szczep, który odpowiedzialny jest za Barolo i Barbaresco. Więc nie ma szans, Kuba, po prostu nie ma szans. Dodajmy tylko, że Barolo i Barbaresco to też bardzo, bardzo topowe wina we Włoszech, jedne z takich głównych. Okej, ponieważ wiemy, że przegrasz, to zaczynaj. Odważnie, odważnie, dobrze. Typowa Rioja, czyli owoce, wanilia. Dość mocne to wino. Wino zdecydowanie powinno postać jeszcze trochę w kieliszku. Jest fajnie, bo jest truskawkowo. Wiśniowo. Poziomkowo. Według mnie. Jest fajnie. Dosyć mocne podbicie wanilii. Futbol. Soczysta wiśnia na pewno. Waniliowo. Jest fajnie. Ile za to wino zapłaciłeś, Kuba? 45 zł. Jak na wino, które zajęło 44 miejsce na liście najlepszych win 2010 roku, naprawdę uważam, że ja bym nic dodał, nic ujął w tym winie. Zostawiłbym tylko je na to, by chwilę pooddychał. Myślę, że na jedną bramkę zasługujesz. 1-0 dla Hiszpanii. Zauważ, że to wino jest i jest i jest i cały czas soczyście wypełnia twoje usta. Okej. Mamy Włochy, czyli Nebbiolo z Lange. Zobaczmy, rocznik 2009. No, mamy zupełnie inne wino. Tak, tutaj owoce lasu dają o sobie znać. Ale zauważ też, że są suszone owoce. Suszona żurawina. Jest inaczej. Są troszeczkę taki zapach liści. Zdecydowanie inaczej. Takie bardziej jesienne jest to wino. Jakieś ściółka leśna, coś takiego? Tak, no dokładnie. To jak w przypadku twojej Hiszpanii wydawało mi się, że tam jest bardziej słonecznie, bardziej wakacyjnie, tak ja. I to jest typowe swoją drogą dla Riohy, to są bardzo, bardzo słoneczne wina, te promienie słońca w każdej butelce, nawet z Hiszpanii czuć, zdecydowanie. Dokładnie. Tutaj z kolei mamy bardziej jesień według mnie, koniec września, początek października, jesteśmy w lesie, takie klimaty. Felicità, restare vicini come bambini, la felicità, felicità. No postarałeś się przy tym meczu. Muszę powiedzieć, że nie jestem zadowolony. Muszę ci pogratulować wyboru, bo naprawdę jest imponujące, o ile ja sięgnąłem po klasykach gatunku, jeśli mieli moi, weźmiecie byle jaką książkę odnośnie przewodnika winnego po Hiszpanii czy cokolwiek, co referuje wina hiszpańskie, rzućcie okiem na Riohę i tam będzie dział na pewno wina warte polecenia, winnice warte polecenia. Lan będzie w tej winnicy.
Dokładnie, natomiast moja butelka, jeżeli nie chcecie wydawać 150-200 zł na Barolo, na Barbaresco. Jaka cena? No właśnie, nie powiedziałeś dzisiaj. Tak, no to takie Nebbiolo za 49 zł, jeżeli dobrze pamiętam, więc poniżej 50 zł znajdziecie taką butelkę. Warto po nią sięgnąć, ponieważ jest to dobry wstęp do właśnie wielkich win Barolo czy Barbaresco. Co sądzisz, Kuba? Wina kompletnie różne, jak style gry obydwu zawodników z obydwu krajów. Na pewno bramkę masz. Gola strzeliłeś. Ja bym powiedział, że żeby być dla ciebie uprzejmym, to ewentualnie jest remis ze wskazaniem na Włochy. No, czy ze wskazaniem nie powiem, ale fakt faktem za remisem też bym się opowiadał. Dobra, czyli 1-1, taki wynik obstawiamy dzisiaj wieczór? Tak. Dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.